Witam w ósmej już części serii Dlaczego nie warto? A tym razem odpowiem sobie na proste pytanie, dlaczego nie warto mylić korwinistów z libertarianami. Od przeszło trzech dekad żałosny satyryk w muszce z wąsem ośmiesza, sprzeniewierza i kompromituje tak zwaną myśl wolnościową, z którą jako konserwatywny monarchista i zwolennik autorytarnego zamordyzmu z utęsknieniem patrzący na silne rządy wschodnie, fraternizujący się ze skrajnymi nacjonalistami i wybijający się w kampanii wyborczej na obrzydliwych, ksenofobicznych hasłach, widzę niesławna piątka Mentzena, ma de facto niewiele wspólnego. Niektórzy przytaczają kontrargument, że Szurom jest rzekomo najbliżej do libertarian pod kątem poglądów wolnorynkowych, ale sam fakt, że X stoi relatywnie blisko Y, nie implikuje znaku równości pomiędzy tymi dwoma punktami. Nie ma tutaj miejsca na stadia pośrednie. I bycie letnim, zaś jedynie ciepłym lub zimnym. Trzeba się jasno określić, czy opowiada się po stronie X czy Y. Mimo że termin libertarianizm nie jest na dzień dzisiejszy przesadnie rozpoznawalny dla ogółu szarych kowalskich, którzy przyklejają mu różne łatki, myląc często z libertynizmem lub propertarianizmem albo innymi wynaturzeniami, to nadal nie należy go rozwadniać, rozmywać w masowym tyglu pojęciowym. Coś tak oddalonego od tej myśli jak wewnętrznie sprzeczny potworek ochrzczony konserwatywnym liberalizmem nie jest w stanie wpasować się pod szeroką definicję tego zbioru powiązanych doktryn i filozofii politycznych. Pod tym szyldem odnajdują się tymczasem zarówno anarchokapitaliści od Alberta J. Nocka i Gustave de Molinariego, po Maryja Rothbarda i Hansa Hermana Hoppego, minarchiści pokroju Roberta Nozicka, syndykaliści jak Noam Chomsky, mutualiści jak Pierre-Joseph Proudhon i Kevin Carson, anarcho-indywidualiści jak Benjamin Tucker i Lysander Spooner i tym podobni. Libertarianizm ma co najmniej kilka korzeni, silnie umocowanych w historii myśli politycznej. Nawiązuje m.in. do buntu przeciw rooseveltowskiej polityce New Dealu, którego celem było przeciwdziałanie kryzysowi gospodarczemu lat 30. ubiegłego wieku, ale na tym rzecz jasna nie koniec. Można go wywodzić od bardzo wielu pierwocin. Ja natomiast wyodrębniłbym głównych pięć. Po pierwsze będzie to francuski laissez-faireism z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, gdzie możemy wyróżnić choćby Claude'a Frédérica Bastiata. Równolegle do tej grupy możemy zaliczyć fizjokratów na czele z François Quesnayem, których hasła były powiązane z porządkiem naturalnym, rozpowszechnili oni błędną teorię wartości obiektywnej. Następnie mamy anglosaskich liberałów oświeceniowych od Johna Locke'a, czyli myśl jus naturalistyczna i voluntaryzm, czyli wolność woli. Dalej będą to później scholastycy hiszpańscy, wolnorynkowi z Salamanki, na przykład Franciszek Suarez, kontynuatorzy spuścizny takich teologów jak Jan Duns Scott. Następnie austriacka szkoła ekonomii od Karla Mengera przez Eugena von Bambawerka aż po Ludwika von Misesa, Maryja Rothbarda i Friedricha Augusta von Hayeka. Subiektywna teoria wartości, neokantowska prakseologia, kapitalizm wolnorynkowy, akcentowanie własności prywatnej, ekonomia jako nauka wolna od wartościowania etycznego, wertfrei, zapoczątkowanie rewolucji marginalistycznej w ekonomii, teoremat regresji w pojmowaniu popytu na pieniądz i tym podobne. Ostatnim filarem będzie spuścizna anarchistów indywidualistycznych od Lysandera Spoonera. To wszystko okraszone rothbardiańskimi aksjomatami samoposiadania od lokańskiej autowłasności z dwóch traktatów o rządzie oraz nieagresji. Nikt, kto ich nie uznaje, nie może z czystym sumieniem nazywać się libertarianinem. Budowanie błędnych konotacji jest bezzasadne i wręcz szkodliwe od strony PR-owej. Wśród zarówno polskiej, jak i zagranicznej opinii publicznej.
Jeżeli tego typu znaczenie stanie się powszechne, rykoszetem mogą oberwać ortodoksyjni i zaangażowani od wielu lat aktywiści wolnościowi, którzy dotąd odcinali się od niespójnego i toksycznego środowiska korwinistów. Wielu młodych wolnościowców owszem na nim wyrosło i warto mu to oddać, że był takim inicjatorem zaszczepiającym tego bakcyla wolności, ale nie był warunkiem koniecznym, by odkryli wolność jako taką i prędko z niego wyrośli. Po roku, dwóch usamodzielnili się i zradykalizowali, idąc własną drogą. To były takie boczne kółeczka od roweru, które w młodym wieku stabilizują jazdę, ale kiedy nauczy się jeździć samodzielnie, okazują się zbyteczne i należy je odłączyć. Na takim lichym fundamencie nie sposób zbudować niczego trwałego. Obecnie pozostaje dla idei szkodnikiem rozbijającym środowisko od środka. Dlatego też powinien przestać zaśmiecać i usunąć się w cień. Wykonał kawał tytanicznej pracy publicystycznej i na tym koniec. To wystarczy. Jako polityk zawsze był marną satyrą. Wiele inicjatyw wolnościowych powstało bez jego ingerencji, na przykład ufundowana przez Mateusza Machaja w sierpniu roku 2003 Fundacja Instytut Misesa, będąca zarówno think tankiem, jak i ciałem edukacyjno-pedagogicznym. Dało się wręcz zarazić wolnością bez styczności z Korwinem. Choć nie da się ukryć, że wielu ułatwił tę drogę jako swoisty nestor całego ruchu. Zmusił także do autorefleksji, kiedy trzeba było wiele poglądów zrewidować, konfrontując z brutalną rzeczywistością i odkłamać utarte mity, bo niestety zamącił w głowie niezgrabnymi bonmotami, mijającymi się z prawdą. Jeżeli pozwolimy na tak rażące nadużycia semantyczne, to wkrótce libertarianizm będzie się tak zwanemu prostemu człowiekowi kojarzyć z zamordyzmem, antyszczepionkowcami, płaskoziemcami, turbosłowianami, paranoikami od strachu przed siecią internetu 5G, żywnością GMO, chemtrailsami, ustawą 447, osobami LGBT, ze zwolennikami silnej armii, protekcjonizmu gospodarczego, państwa narodowego, zakazami praw indywidualnych narzuconymi administracyjnie, przeciwnikami imigracji zarobkowej, z dominatywną rolą tzw. dobra narodu lub racji stanu, czyli zakamuflowanego etatyzmu. Na to nie ma zgody. To byłoby przyzwolenie na popadanie w wewnętrzną sprzeczność. Totalny absurd. Sam fakt punktu wspólnego, jakim jest podejście do wolnego rynku, nie czyni nas sprzymierzeńcami lub rodzeństwem identycznych bliźniaków. Na określenie tego typu formacji istnieje szereg znacznie trafniejszych określeń i nie warto nimi żonglować bez namysłu. W zależności od konserwatywnych odchyleń można dokooptować do niej liczne przymiotniki, które nie stracą na znaczeniu mimo upływu czasu. Język polski jest przecież wystarczająco bogaty i nie warto robić zeń kurtyzany, wykoślawiając pojęcia. Myśl wolnorynkowa zawiera bardzo pojemny zestaw idei, gdzie wpasują się zarówno obyczajowi konserwatyści, jak i liberałowie. Jakkolwiek wśród libertarian również występują skrzydła paleolibertarian i względnych progresywistów, tak podejście do istoty państwa pozostaje niezmiennie wrogie. Nie powinniśmy podpinać pod to spektrum wszystkich od sasa do lasa, prowokując zaciemnienie dyskursu i antyreklamy na arenie międzynarodowej. Oczywiście w ramach Konfederacji istnieje wiele osób identyfikujących się deklaratywnie jako libertarianie, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni i nie warto popadać w skrajność, bo znajdziemy tam również tzw. starych wigów, odwołujących się m.in. do Edmunda Berka, konserwatywnych krytyków ustrojów demokratycznych pokroju Alexisa de Tocqueville'a, kolibrów, nacjonalistów i monarchistów pokroju Josepha de Maistre'a. To swoiste mydło i powidło. Stosowanie quasi-libertariańskiej retoryki i postulatów nadal nie czyni nikogo jednym z nich. Nie powinno to zakrzywiać zwierciadła naszego postrzegania. Dlatego stosowanie zamiennika w postaci libertarianizmu jako synonimu jest po prostu nieuprawnione.
i wprowadzające w błąd. Jeżeli zamierzamy docierać do jak najszerszego grona odbiorców i zależy nam, by nasza praca była skuteczna, doceniana i wartościowa, nie możemy wprowadzać dysonansów poznawczych i antynomii, które zniechęcą lub odstraszą potencjalnych odbiorców. Jednym z naszych podstawowych zadań jest edukowanie społeczeństwa i staje się to tym trudniejszym zadaniem, im więcej rozpraszających bodźców otrzymują słuchacze. Cała nasza praca może zostać zaprzepaszczona, jeżeli pojęcia już na wstępie zostaną skutecznie wywrócone do góry nogami. Musimy wykazywać w przestrzeni publicznej, że pewne koncepty nie są spójne i się nie pokrywają. Rozumienie podstawowej terminologii to szkielet, fundamenty, na których każdy naukowiec chcąc nie chcąc musi bazować. Promocja myśli wolnościowej nie może w związku z tym dopuszczać zgniłych kompromisów. Gdyby nowe formy zostały od dzisiaj przyjęte w ramach usprawniania języka, równie dobrze moglibyśmy się poddać i zaprzestać starań ratowania umysłów. Należy pamiętać, że niektóre łatki bywają wybitnie krzywdzące. Nie należy tego rozumieć jako ubliżanie, szkalowanie czy dyskredytowanie, ale eksplanacje dla laików i postronnych obserwatorów. Nie należy mieszać ze sobą niektórych obcych sobie lub kontradyktoryjnych względem politycznej praktyki składników, bo takie mieszanki okazują się mieć właściwości wybuchowe. Prostowanie tej oczywistej nieścisłości to nasz obowiązek i część naszej złożonej misji edukacyjnej. Nie zamierzamy się pozycjonować jako coś pochodnego czy wtórnego, ale zupełnie odrębnego od korwinizmu. To opinia publiczna zmusza nas do dystansowania się i odcinania od tego punktu odniesienia, który na nasze nieszczęście jest najbardziej rozpoznawalny w mainstreamie. Ustosunkowanie się do tej problematyki okazuje się więc wyższą koniecznością. Libertarianizm to termin obcy i niezrozumiały dla większości ludzi. Mimo to jednak warto prezentować go w pozytywnym świetle. Jakkolwiek na wstępnym etapie ciężko dorabiać mu gębę, tak kropla stopniowo zmienia się w falę, kawalkadę, która drąży skałę. Od jednego przekłamania rośnie lawina kolejnych i warto mieć to na względzie. Im częściej przypisujemy go niezgodnie ze źródłosłowem i poprawną semantyką, tym bardziej utrwala się mylny, rozstrzelony obraz. Rozpoznawalność w ujęciu czysto marketingowym nie może iść osobno, ale w parze z poprawnością eksplanacyjną i kognitywną. I nie będzie to w żadnym razie infantylny disclaimer. Sprostowanie. Szerokie ramy pojęciowe nie oznaczają bowiem ich nieskończonej elastyczności w stronę czegoś na kształt piątej wody po kisielu. Postawa defensywna nabierze sensu szczególnie przy wyjeździe poza granicę, kiedy łatwiej będzie nam wyjaśnić pewne niuanse polityczne obcokrajowcom. Bardzo dziękuję.